drużynie pojawił się nowy sprzymierzeniec, ale wrogowie także nabierają sił. Możesz przesunąć wóz? Muszę przejść. Jak śmiesz tak do mnie mówić? Jestem burmistrzem tego miasta. Dlaczego chcesz odejść? Twój przyjaciel dotarł do bramy starego Tristram. Pobiegnę mu otworzyć. Zaprawdę napisano. Ogień bruzda na niebie wyżłobi i będzie to znak wam dany, że oto koniec nadchodzi. Palić zwłoki, zanim znowu ożyją. Przymierzeniec odszedł. Moi wrogowie słabną. Oh!
Tristram. Diablo odcisnął tu swoje piętno. Ukryta piwnica. Chodź ze mną. Chyba nie wiedziałaś wszystkiego o swojej matce. Ludzie mówili, że była wiedźmą, ale nigdy w to nie wierzyłam. To klucz i dziennik mojej matki. Niepokoi mnie to, co zobaczyłam. Chcę dowiedzieć się więcej, ale to musi zaczekać. Najpierw trzeba uratować... Przeszukam katedrę, a ty zostań tutaj i dowiedz się jak najwięcej. Dziękuję. Kolejna pechowa ofiara. Więc to jest katedra w Tristram. To tutaj znajdę gwiazdę, która spadła. Tutaj musiała spaść gwiazda z nieba. Krater jest zabarwiony ciemną magią.
sześć tajemnej mocy. Nazywam się Lagdanan i jestem przeklęty. Niegdyś byłem kapitanem w armii króla Leoryka. Służyłem z honorem władcy i ojczyźnie. Nikt nie kochał swego króla bardziej niż ja. Nawet wtedy, kiedy mój miecz przeszywał jego zdeprawowane serce. We wschodnim królestwie Kedżistanu słyszałem pogłoski o wojownikach za Karum, zwanych krzyżowcami. Choć miejscowi nie chcieli mi zbyt wiele powiedzieć, wydedukowałem, że zakon ten powstał 200 lat temu. W tym samym czasie, kiedy Rakis wyprowadził na zachód swoją armię paladynów. Lecz ci krzyżowcy wyruszyli na wschód ze zgoła inną misją.
atakować? Pomocy! To jest we mnie! W środku! Nie wiedziałem, że mogę być jeszcze lepszy. To nie było w planie, co? Plugawe pomioty! Odejdźcie precz! Precz! Aby ta półka wytrzymała! Dziękuję ci, ale czemu ryzykowałeś dla mnie życie? Los ci sprzyja, staruszku. Przychodzę na prośbę Lei. Jak to dobrze, że Lei nic się nie stało. Obawiałem się najgorszego. W starych mapach znalazłem wzmiankę o tajnym przejściu. Musimy omówić sprawę gwiazdy. Wracajmy do Tristram. Dotrzymałem obietnicy złożonej Lei i uratowałem jej wuja Deckarda Cain'a. Teraz na drodze do gwiazdy stoi mi już tylko król szkieletów, który wrócił i ponownie sprowadził ciemność na Tristram. Wujku, żyjesz! Dzięki tobie i twojemu przyjacielowi. Zostało nam niewiele czasu. Co wiesz na temat gwiazdy? Obawiam się, że niewiele. Choć proroctwo dni ostatnich wskazuje, że jest to znak początku końca. Wujku, proszę, wystarczy tych twoich historii. Najważniejsze, że wróciłeś. Król szkieletów był niegdyś naszym ukochanym władcą. Leorykiem tracił obu synów i własną duszę, aż ostatecznie został pokonany. Zdaje się, że teraz powstał ponownie, by nękać tę ziemię. Historia Leoryka jest smutna, ale przybyłem tu za upadłą gwiazdą, a król szkieletów stoi mi na drodze. Pokonasz go dzięki starej koronie. Odszukaj kowala. Mam parę nowych przedmiotów, które na pewno wszystkie przedmioty mają dla mnie specjalną wartość, ale w ostateczności mogę ci to i owo sprzedać. Hmm.
spędziła noc u boku żony Kowala. Opiekowała się też innymi rannymi. Co? Dziś rano broniła bram. Skąd ona bierze siły? Słyszałeś? Stary Rumford zmniejszył nam rację o połowę. Jak mamy walczyć o pustym brzuchu? Reszta miasta dostaje tylko czwartą część, w tym moja żona. Możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Kowalu, Deckard Cain powiedział, że pomożesz mi znaleźć koronę Leoryka. Nie teraz. Chodzi o moją żonę. Jest zamknięta w piwnicy, tak jak inni pogryzieni przez umarłych. Muszę się nimi zająć. Ale jak mam zabić własną żonę? Wiem, że to trudne, ale chciałabym, żebyś to zrobił. Pomogę ci. Dziękuję. Chodź za mną. Ukochana, wybacz mi! Hedrigu, pomóż mi! Nie poradziłbym sobie bez pomocy. Jestem twoim dłużnikiem. Nazywam się Hedrig Emon. Hedrigu, Deckard Cain powiedział mi, że wiesz, gdzie znajduje się korona Leoryka. Tak, i mogę ci pomóc ją znaleźć. Została pochowana wraz z kanclerzem, moim dziadkiem. Jego grobowiec znajduje się na cmentarzu w Kotlinie Lamentów. A jeśli zobaczysz w okolicy mojego przygłupiego czeladnika, każ mu wracać do miasta. To nie było w planie, co? Mam coraz więcej mocy. Yeah.
tej tajemnej mocy. W dniach panowania króla Leoryka nawet szkielety pradawnych nie poznali. Raz jeszcze podniosły swe popękane zbroje i broń, aby mordować żyjący. Chociaż bardzo kruche, dysponują sprytem, który sprawia, że są dość groźnymi przeciwnikami. To krypta godna kanclerza. Korona musi być tutaj.
nie pozwolę ci znów przywołać na świat tego potwora Leoryka! Muszę wrócić. Słuchaj, chętnie z tobą pohandluję, ale musisz obiecać, że nikomu nie powiesz, skąd masz towar. Jasne? Udało ci się znaleźć koronę. Prawdę mówiąc, nie sądziłem, że wyjdziesz z tego cało. To wymaga naprawy. A nie powinno być problemu. Dobrze jest znowu pracować. Proszę. Wygląda jak w dniu, w którym spoczęła na głowie Czarnego Króla. A muszę wziąć się do porządnej pracy, żeby zająć czymś myśli. Chcę, żeby moje życie miało sens. Więc mi pomóż. Wykorzystam twoje rękodzieło do wielkich rzeczy.